Cześć, witam Was ponownie. Już od dłuższego czasu nie pokazywałem żadnego epizodu zakupowego, a kilka osób się domagało i prosiło, abym coś pokazał. Więc dzisiaj byliśmy na zakupkach i kupiliśmy dosyć sporo różnych artykułów. Zobaczcie, tutaj już Wam pokażę. Tutaj wszystko stoi na tym placie tutaj. I zaczniemy może od mleczka. Takie duże mleczko. Ile tutaj tego jest? Jeden galon. Jeden galon mleka. 3,88. Kolejna rzecz. Zmiękczacz do prania. Nie wiem, jak to się nazywa. To kosztuje 2,99. Kolejna rzecz. Taki dezodorant do powietrza. 2,89. Konfetti cake. Nie wiem, co to jest. To moja żona kupiła, ale spróbuję zaraz to znaleźć. This one? Okay. Tutaj jest. Konfetti cake mix. Kosztuje 0,99. Co jeszcze mamy? Organiczne jabłka. Tyle jabłek. 4,49. Spring frosting. Czyli to jest coś do... Is that it? Yes? Is that it? Yes? Okay. Dobra, to jest takie, żeby chyba jak ona ciasto upiecze, to ona będzie chciała je pokryć taką polewą jakąś. Więc to coś kosztowało $1,29. No i takie dezynfekujące wipesy, nie? Czyli takie dezynfekujące chusteczki. Kosztują $2,99. Jest. O, tutaj takie tortowe, różna posypka tortowa, 2,99. No i teraz mamy galaretki, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery takie opakowania takich galaretek różnych. Truskawkowe są, pomarańczowe. One kosztowały nas 89 centów każda z nich. I kupiliśmy cztery z nich. Później kupiliśmy Cadbury Cream Egg. Nie wiem, który to jest. Kupiliśmy jakieś takie różne słodycze, wiecie, wielkanocne. Ale niestety nie wiem, które to jest Cranberry Cream Egg. Nie wiem, które to jest, ale w każdym razie kosztowało to 2,49. Później tabliczka czekolady. 99 centów. Tangelo? What's Tangelo? What's that? What? Where? Oh, this. Not this. Okay. To są Tangelo, taki pomarańczko, mandarynko, mutanciki. I one kosztują 3,29 za taką siateczkę. No i później mamy dwie siateczki mandarynek. Wiecie, jak mandarynki wyglądają. Właśnie tak. Malutkie takie. I to kosztowało 3,99. Dalej. What is that? Peach Pine Greek Yogurt. Ok. Mamy tutaj jogurt. Ten jogurt kosztował 85 centów. Food colors. Aha, i tutaj jest takie, ona tam koloruje swoje wypieki tymi kolorami do różnych ciast i tak dalej. $1,99. Co to jest?
Raspberry. No i tutaj pozostałe jogurty. Kupiliśmy kilka po 85 centów. One są bekon. Bekon taki, widzicie? Taki ładny bekonik. Grube plastry. Kosztuje 5,99 dolarów. Stół solowa. Sól stołowa. Kurde, mój mózg już nie działa. 0,39 dolara, czyli 39 centów. Dalej. Białe precle pokryte białą czekoladą, czyli takie coś. $1,99. Kurczaczki malutkie, takie. One są takie mięciutkie w środku, białe, taka gąbeczka marshmallowowa. 99 centów. Romaine hearts? What is that? To są chyba jakieś słodycze. Romaine heart. Oh, it's this. That? Aha, tutaj mamy to. Taka sałata. 2,49. Jelly beans. Jelly beans, wiem co to jest. Już zaraz wam pokażę. To jest jelly beans, takie słodycze, jajeczka wielkanocne, takie, co się wrzuca komuś do koszyka. 69 centów za to. Whoopers eggs. What's that? This? Oh, it's this. This? Jakieś jajka chyba. Kupiliśmy różne jajka, nie? To chyba jest to. Nie jestem pewien. Ale to kosztowało $1,99. Dodatkowo mamy takie... Widzicie, taki sok. Sok z owocami w środku. Pływający. To są chyba gruszki. Gruszki w środku. One kosztują $1,69. Cereal bar. Mamy tutaj taki... chyba tego nie znajdę w tym bałaganie. I don't see that thing. Where is it? This? No, these are cookies. Słuchajcie, nie wiem gdzie to jest, ale to jest... Może to jest to. Is that it? No. To nie mogę tego znaleźć teraz, to są... This? Aha. To jest właśnie to. Widzicie? I to kosztowało $1,89. Fresh ground chicken, czyli kurczak mielony. $2,89. Easter felt basket, czyli ten koszyczek wielkanocny bez tego, co w środku w nim jest. Sam koszyczek kosztował $1,89. Później jakaś tam trawa. Trawa? A, ta trawa tutaj, widzicie, sztuczna trawa plastikowa z tymi jajkami wszystkimi. Kosztowało $1,49. Jajeczka marshmallowowe, czyli takie słodycze, są w takim opakowaniu jak zwykłe jajka, ale to są słodycze w środku. Kosztowały 99 centów. Później mamy chipsy owocowe. Chipsy owocowe. Fruit crisps? Is there it? Mhm. To są takie chipsy zrobione z warzyw i owoców. Kosztują $1,99. Peanut butter eggs, czyli takie małe jajeczka. Mm-hmm. Jajeczka. Where are they? This? This? Mm-hmm. Oh. It doesn't look like eggs.
Widzicie, że to są jajka, nie wyglądają wcale jak jajka, ale w środku mają te masło orzechowe, pokryte są czekoladą. One kosztują $2.85. Suszone owoce. Suszone owoce kosztują 2,49. That was vegetable chips, this thing. What is that? FNA 100 calorie pack. What is that? This. Okay. Tutaj są takie ciasteczka. Widzicie, ciasteczka takie. W cenie $1.99. Następna siatka mandarynek. 3,99. Jajka. How many eggs are there? Jajeczka. One kosztują $1.99. Easter figurines. To są takie, widzicie, zając wielkanocny z jajkami. Kosztuje 2,69. No i ostatnie na liście tutaj Scrapple. Scrapple to jest taka, ja wiem, to jest taki mięsna jakby konserwa. Mięso takie, niektórzy to lubią. To kosztuje $1.89. Następny punkt wycieczki to był sklep z alkoholami, ponieważ dzisiaj się wybieramy na urodziny do mojego kolegi i on mnie prosił, żebym jakieś alkohole mu przyniósł. On nie jest w stanie spożywać artykułów spożywczych, które zawierają gluten, więc jeśli chodzi o wyroby takie jak wódka na przykład, musi być bardzo uważny. Tylko może pić wódkę zrobioną z ziemniaków, więc kupiłem mu zwykłą polską wódkę luksusową. Jest dosyć znana tutaj w tym kraju i ona kosztowała $21.99. Kolejny na liście jest Canadian Club Whisky, czyli whisky kanadyjskie. Ja dosyć lubię ten rodzaj whisky, kosztuje $21.99 też. Co jeszcze mamy? Adult Chocolate Milk, czyli mleko czekoladowe z alkoholem, kosztuje $14.99. Sell Your Jerry Spiced Rum, czyli już go tutaj szukamy, czyli jest to rum żeglarza Jerry'ego, bardzo dobry, polecam, lubię go, kosztuje $16.99. Co jeszcze tutaj mamy? Czy ja coś pominąłem? Nie, to chyba wszystko. No i za same te alkoholowe wyroby, wszystko razem z podatkiem, $80.52. A za wszystkie artykuły spożywcze, które kupiłem w sklepie Aldi, zapłaciliśmy. No i gdzie ja położyłem to? Do kieszeni oczywiście. Zapłaciliśmy $101.22. Can you zoom in the price? Thanks. Ok. A więc to by było na tyle. Kolejny odcinek zakupowy zaliczony. Mam nadzieję, że ci, którzy chcieli zobaczyć ten epizod, znaleźli w nim to, czego szukali. Pozdrawiam Was serdecznie, jak zwykle. Kolejne odcinki nastąpią wkrótce, ponieważ pogoda na dworze jest wspaniała. Wiosna, kwiatki już się pojawiają, na drzewach już listeczki zaczynają wyrastać. Wspaniale jest. Mam nadzieję, że u Was też tak jest. Pozdrawiam Was, Wiktor, jak zwykle. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!